Magda Małek, witam Państwa w kolejnym odcinku programu. Mam pytanie, moją rozmówczynią jest Pani Ewa Giza, pedagog. Witam Pani Ewo, witam serdecznie. Dzień dobry. No cóż, wakacje minęły bardzo szybko, no chyba wszyscy żałujemy, że czas tak leci, bo w tym roku było wyjątkowo upalnie i faktycznie można było spędzić czas bardzo przyjemnie. No i co, wrzesień, dzieci poszły do szkoły. Pani Ewuniu, dzieci poszły do szkoły właśnie, no i wiele rodziców przeżywa traumę z tego powodu, bo szczególnie te małe dzieci do szkoły nie są przyzwyczajone. Czy w takim razie rodzą się różne problemy związane z tym, czy możemy jakoś ułatwić dzieciom, czy pójście do szkoły po raz pierwszy, czy powrót do szkoły? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim musimy się sami dobrze przygotować, ponieważ pójście do szkoły, tak zwane przekroczenie progu szkolnego, jest bardzo trudne dla naszego dziecka, a my, rodzice, nieprzygotowani, często temu dziecku nie pomagamy, wręcz przeciwnie, powodujemy, że nasze dziecko czuje się, zwłaszcza w tych pierwszych dniach, niezbyt pewnie. Przede wszystkim nie powinniśmy straszyć szkołą, a to nam się zdarza. Naszemu dziecku tłumaczymy, że skończyła się laba, teraz to się zaczną obowiązki, koniec zabawą, teraz to się będziesz musiała uczyć, siedzieć w ławce. No i dziecko taki obraz szkoły dostaje od nas na dzień dobry. Wiadomo, że się stresuje. Wyobraźmy sobie, że to my idziemy po raz pierwszy do jakiejś pracy, o której słyszeliśmy, że niezbyt fajna atmosfera w niej panuje. Mm-hmm. No, u nas też ten stres wystąpi, prawda? Więc przede wszystkim nie straszmy szkołą, ponieważ takie pójście do szkoły to jest jedna z najważniejszych zmian w życiu naszego dziecka. I dobre doświadczenia na samym początku pomogą naszemu dziecku budować relacje z innymi, rozbudzą jego zainteresowanie nauką i zainteresowanie światem. Postarajmy się my, rodzice, dobrze do tego przygotować. Po prostu przygotować siebie, przygotować członków naszych rodzin, jeżeli jest to potrzebne, babcie, dziadków czy starsze rodzeństwo. Przygotujmy się do zmiany, które czeka nasze dziecko z chwilą, kiedy pójdzie do szkoły, kiedy zacznie, rozpocznie naukę szkolną. Ale tak, mówi Pani o przygotowaniu. Jak takie przygotowanie powinno wyglądać, jeżeli chodzi o rodziców, tak jak Pani powiedziała, o dziadków, no i o samo dziecko? Mówiąc o zmianie, nie mam na myśli jakichś różnic programowych między placówkami oświatowymi. Nawet nie chodzi mi o przejście z pełnego zabawek przedszkola do szkoły nieznanej, która jest nastawiona na naukę. Mówiąc o zmianie, mam na myśli zmianę tożsamości naszego dziecka, bo nasze dziecko z chwilą pójścia do szkoły staje się uczniem. Natomiast my, opiekunowie, zaczynamy mieć troszeczkę inną rolę. Od tego momentu będziemy towarzyszyć naszemu dziecku w drodze do jego usamodzielnienia się. Rozwój naszego dziecka jest zależny od licznych takich sytuacji biologicznych i społecznych. Zdarza się, że ludzie urodzeni nawet w tym samym czasie bardzo od siebie się różnią, prawda? Stąd też nie wszystkie dzieci jednakowo są przygotowane emocjonalnie do pójścia do szkoły i nie wszystkie dzieci mają ten sam rozwój osobowy, który do tej dojrzałości je w jakiś sposób przygotowuje. O to też musimy zadbać. No tak, ale zastanawiam się, Pani Ewo, czy możemy w jakiś sposób wesprzeć nasze dziecko w momencie, kiedy idzie ono do tej szkoły, do tej placówki, dotąd mu nieznanej? Czy możemy jakoś mu pomóc właśnie? Czy są jakieś takie sposoby? Towarzyszeniu dziecku, znaczy naszą rolą, jako rolą rodzica jest towarzyszenie dziecku we wszystkich takich ważnych momentach, zwrotnych momentach w jego życiu. I my mamy przy nim być, go wspierać i to jest najważniejsze. Natomiast w jaki sposób to robić, tak? Musimy zwrócić największą uwagę na samodzielność naszego dziecka. To, żeby dziecko dobrze się czuło w środowisku szkolnym, żeby nie przeżywało od razu swoich porażek na samym początku. Więc tak jak na samym początku powiedziałam, że nie straszmy szkołą, mówmy dziecku to, co w szkole może się zdarzyć i to, co wiemy na pewno. Możemy powiedzieć dziecku, że będzie miał nowe koleżanki, nowych kolegów, że będzie nowa pani, że będzie się uczyło literek, że będzie na zajęciach fizycznych grało w piłkę, ale nie mówmy, że wszystkie koleżanki będą fajne i miłe, że pani będzie serdeczna, bo nie wiemy, jak będzie. Może naszemu dziecku wcale się nie spodoba granie w piłkę nożną, tak? A my mówimy, że to coś fajnego. I wtedy dziecko się gubi, strasznie się zniechęca i nie czuje takiego związku ze szkołą i zaczyna ją traktować jako taką życiową konieczność, a nie przyjemność.
Powiedzmy raczej dziecku o tym, że przy wsparciu naszym i przy wsparciu nauczycieli ono ma szansę przeżyć każdego dnia coś ekscytującego, że ma szansę nabyć różnych umiejętności, i które będą budować jego poczucie wartości i wiarę we własne siły. To jest ważne dla dziecka. Dziecko lubi być samodzielne i im jest starsze, tym tą samodzielnością też potrafi się cieszyć. Zwróćmy uwagę na to, żeby nasze dziecko, znaczy inaczej, starajmy się, żeby nasze dziecko uczyć jak najwięcej samodzielności. Nie wyręczajmy go w drobnych takich czynnościach życia codziennego. Dziecko samodzielne jest wtedy, kiedy potrafi samo pościelić łóżko. Samo lub przy niewielkiej pomocy innej osoby. Wtedy, kiedy samo składa ubranka przed snem. Kiedy potrafi przygotować swoje ubranie do prania, wyciągając drobne przedmioty, na przykład z kieszonki. Wtedy, kiedy potrafi odebrać telefon i przekazać informacje rodzicom, zrobić drobne zakupy gdzieś w sklepiku osiedlowym. To są takie elementy, które mogą świadczyć o tym, że nasze dziecko już jest samodzielne albo na dobrej drodze ku samodzielności, ale są to też elementy, które wskazują na to, że nasze dziecko jest gotowe do pójścia do szkoły. Nawet taki sześciolatek już w tej chwili może rozpocząć naukę szkolną, właśnie mając pewne cechy i pewne umiejętności. Ważne jest tutaj sygnalizowanie potrzeb przez dziecko. Przede wszystkim potrzeb fizjologicznych, tak? Że dziecko potrafi samodzielnie wykonać toaletę, umyć zęby, uczesać włosy, potrafi samodzielnie je sztućcami. Drugim takim zakresem potrzeb są to potrzeby emocjonalne, że dziecko potrafi sobie radzić z niewielkimi niepowodzeniami, że potrafi szukać pomocy i znaleźć tą pomoc, że takie dziecko wtedy, kiedy jest smutne, potrafi zwrócić się o pomoc do dorosłego. No i trzecia grupa potrzeb są to potrzeby poznawcze, że dziecko jest ciekawe świata, zadaje pytania, zbiera informacje, szuka odpowiedzi, jest pobudzone do nauki i cieszy się tym, tak? Pani Ewo, to teraz zadam takie pytanie. Nasze dzieci idą do szkoły, przynoszą ze sobą pracę domową. I chciałam zapytać, czy rodzice od takich pierwszych dni powinni siedzieć z dziećmi i odrabiać z nimi lekcje? Czy to nie jest tak troszeczkę, że jak dziecko się przyzwyczai, to będzie tylko liczyło na mamę, tudzież na tatę, że odrobi z nim lekcję, albo czasami odrobi za niego? No tak. Ja tutaj zapelowałabym do wszystkich rodziców, żeby większą uwagę zwrócili na starania się dziecka, a nie jego osiągnięcia. Oceny nie zawsze są adekwatne do umiejętności dziecka. Otrzymanie dobrej oceny, nie wiem, jakiegoś uśmiechu, tam słoneczka z uśmiechem czy punktów, nie jest miarodajne w umiejętnościach. Ważniejsze są starania dziecka i nakład pracy, który wkłada w to, co robi. Chwalmy zatem dziecko i nagradzajmy za jego wysiłki, a nie za osiągnięcia. Osiągnięcia to już taki jest skutek tego, że dziecko wniosło duży nakład swojej pracy w jakąś tam zadaną rzecz. Nie pomagajmy dzieciom w lekcjach, wyręczając ich. Towarzyszmy dziecku w lekcji, sprawdzajmy, jak ono sobie radzi, pomóżmy wtedy, kiedy tej pomocy potrzebuje, wspierajmy je w jego samodzielności, ale nie wyręczajmy dzieci. Jeżeli będziemy wyręczać dzieci przy lekcjach, przy odrabianiu lekcji i wyręczamy dzieci w życiu ich codziennym, no to wtedy opóźniamy ich samodzielność. Na dziecko chce być samodzielne, chce dorastać, chce cieszyć się swoimi umiejętnościami i chce je kształtować i budować od nowa. Dawniej, Pani Ewo, dziecko przychodziło i mówiło, że dostało na przykład burę od nauczyciela, prawda? I dawniej chyba to nauczyciel miał rację. Dzisiaj zdaje się, że bardzo często jest odwrotnie. Jak rodzice powinni reagować, jeżeli dziecko przychodzi i twierdzi, że nie wiem, dostało ocenę negatywną albo uwagę, a nauczyciel zdaniem dziecka racji nie miał? Bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony my rodzice chcielibyśmy bardzo
tak towarzyszyć naszemu dziecku i słuchać tego, co ono mówi i tak dosyć empatycznie podchodzić do tych sytuacji, które nam opisuje, ale z drugiej strony nie byliśmy w danej sytuacji, którą dziecko opowiada, nie wiemy, jak tak naprawdę było, nie wiemy, jakie były intencje nauczyciela. Poza tym to zachowanie nauczyciela być może było przez dziecko odebrane jako niewłaściwe, a niekoniecznie takie było. Więc tutaj odwołałabym się do własnych doświadczeń i byłabym bardzo ostrożna w oferowaniu wyroków. Nie mówmy dzieciom, że nauczyciel nie miał racji. Jeżeli tak uważamy, słuchając tych historii, które dziecko nam opowiada, porozmawiajmy z samym nauczycielem i wyjaśnijmy tą sytuację. Natomiast w dziecku musimy budować taki autorytet szkoły, że szkoła jest to miejsce, w którym dziecko ma się czuć dobrze i w którym ma zdobywać wiedzę. I nie zawsze te działania będą po myśli dziecka, nie zawsze będą przyjemne. Zdobywanie wiedzy może nasze dziecko sporo kosztować. Myślę tutaj o wysiłku, tak, jego. I nie zawsze dziecko chętnie będzie do pewnych czynności zleconych przez nauczyciela podchodzić. No, pamiętajmy też o tym, że szkoła to skupisko wielu osób, wielu ludzi, którzy mają różne charaktery, różne światopoglądy, różne zachowania i umiejętności. I to nie znaczy, że nasze dziecko ma wszystkich lubić, tak? Albo że wszyscy mają lubić nasze dziecko. Na szacunek trzeba sobie zapracować, tak? Na jakąś pozycję w klasie, w grupie. Dziecko musi samo zapracować. Dlatego mówię, w pierwszej chwili, jeżeli dziecko nam opowiada jakąś sytuację, jakieś niepowodzenie czy porażkę szkolną, które poniosło, posłuchajmy, porozmawiajmy, wybadajmy, czego ona dotyczyła, zbierzmy jak najwięcej szczegółów i jak najwięcej faktów, które tej sytuacji towarzyszą. Ale bądźmy ostrożni w wydawaniu wyroków. Najpierw porozmawiamy z nauczycielem, z wychowawcą. Jeżeli coś nas niepokoi, no to polecam takie kontakty. Wychowawca, nauczyciel i rodzic przecież stanowią jeden front, tak, w wychowaniu dziecka. No tak, powinno być. No, więc no te kontakty rodziców ze szkołą powinny być co najmniej poprawne. A wtedy, kiedy w grę wchodzi mały uczeń, dopiero rozpoczynający swoją karierę szkolną, no to tym bardziej ostrożnie do tego podchodźmy. Pani Ewo, jeszcze na koniec chciałabym zapytać o dzieciach nieśmiałe, o dzieci nieśmiałe. Jak takie dzieci nieśmiałe powinny radzić sobie w kontaktach z nowymi kolegami? Jeżeli przychodzi nasze dziecko do domu na przykład i twierdzi, że nikogo nie lubi, z nikim się nie koleguje, siedzi samo, ponieważ czy to się wstydzi, czy krępuje. Czy możemy pomóc takiemu dziecku w jakikolwiek sposób? Są dzieci, ale są też dorośli, którzy potrzebują więcej czasu na to, żeby zaadoptować się w nowym środowisku, w nowym otoczeniu. I pozwólmy tym dzieciom, żeby przeżyły ten proces w swoim tempie. Ja nie rozumiem, co znaczy dziecko nieśmiałe, tak? Czy to takie, które jest wycofane, które nie chce brać udziału w lekcjach, stronie od towarzystwa? No trzeba by było dociec, dlaczego tak się dzieje. Czy przeżywa jakieś lęki, czy nie do końca zostało przygotowane przez szkołę, może się obawia nowych sytuacji. Więc tutaj porozmawiajmy, zobaczmy, jak to dziecko funkcjonuje w szkole, co nas tak naprawdę niepokoi. Bo to, że dziecko nie wchodzi od razu w kontakty rówieśnicze, nie jest niczym niezwykłym. Po prostu potrzebuje więcej czasu na to, żeby się z kimś poznać, żeby kogoś polubić. Powiedzmy też dziecku, że w szkole jest tak dużo osób, że nie wszystkie muszą się lubić, tak? Że nie z każdym dziecko musi się przyjaźnić. Na pewno kogoś spotka, z kim takie relacje przyjacielskie zawiąże, wcześniej czy później. Niech tego dziecko nie robi na siłę, bo wtedy może dokonywać niewłaściwych wyborów, a takie niepowodzenia są jeszcze trudniejsze dla dziecka do przejścia, bo ono przestaje mieć motywację i się wycofuje właśnie z kontaktów z rówieśnikami. Czyli nie panikujemy, nawet jeżeli jest taka sytuacja. Pamiętajmy też, o tym mówię, że nasze dziecko nie musi wszystkich lubić i wszyscy nie muszą lubić naszego dziecka. Dziękuję bardzo, proszę Pani Ewo, za rozmowę. Państwa zapraszamy już za tydzień, a za tydzień porozmawiamy o kompleksach.
Czyli będzie na pewno bardzo ciekawy odcinek. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję ślicznie.